Cześć kochani, przychodzę do was dzisiaj z ulubieńcami czerwca. Wiem, że już jest połowa lipca, ale mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno na to, żeby wam pokazać, czego używam najczęściej w czerwcu. Po prostu może przejdę od razu do rzeczy, bo mam malutko czasu. Jako kremu nawilżającego cały czas używam Olay, tej emulsji rozświetlającej. Uważam, że jest świetna. Ostatnio szukałam jej w Rossmanie, bo tam mi się kończy i nie umiem jej nigdzie znaleźć. Nie wiem, co się z nią dzieje. Czy może po prostu tylko ja jej nie umiem znaleźć, czy wycofali ją albo coś w tym stylu. Jeśli coś na ten temat wiecie, to mi powiedzcie, bo uzależniłam się od tego kremu. Jest świetny, także mogę wam gorąco polecić. Myślę, że wszyscy wiecie mniej więcej o co, jak wygląda ta emulsja. Ja wam pokażę to jeszcze raz na ręce. O, za dużo troszeczkę, nieważne. Widzicie, ona jest mniej więcej takiej konsystencji i po rozsmarowaniu zostawia delikatną, naprawdę rozświetlającą powłokę, ale to nie jest nic nachalnego i tak po nałożeniu podkładu ona znika. Aczkolwiek, jeśli ktoś nie używa podkładu, bardzo fajnie rozświetla. Tak jeszcze. Następną rzecz, w czerwcu używałam jeszcze podkładu i tym podkładem był Calvin Klein Infinite Matte, tak, Infinite Matte w kolorze 201 bodajże, tak, 201 Soft Beige. No, zbierze tą ostrość czy nie? O, jest. Także tak. Bardzo fajny, lekki podkład w świetnie dobranym do mnie kolorze. Co jeszcze? Jakoś rewelacyjnie mnie nie matowił i tak musiałam używać pudru. Aczkolwiek bardzo, bardzo fajnie się sprawdzał w ciepłe dni. Nie spływał mi od razu. Także polecam. Następna rzecz to tusz. Ja nigdy nie lubiłam tuszów wodoodpornych, ale stwierdziłam, że teraz na lato wypadałoby zacząć używać tuszu wodoodpornego. I ja mam, posiadam jeden, który wysłała mi kiedyś Jagisia i to jest Extreme Resist z Nivea tusz. Powiem wam, że bardzo, bardzo fajnie mi się sprawuje. Pokażę wam szczoteczkę. Jest jakiś włos. Rzęsa, sorry. Tak się prezentuje szczoteczka, jest z tego tradycyjnego włosia, ale naprawdę bardzo fajnie wydłuża i podkręca mi rzęsy. No i przede wszystkim spełnia swoje zadanie i jest wodoodporna, naprawdę ciężko ją zmyć nawet mleczkiem. Dalej, kredki do oczu. Jako, że bardzo, bardzo mały makijaż robiłam, nie wiem, szukam właśnie jednej rzeczy, której chyba tutaj nie przyniosłam ze sobą, no trudno. Mój makijaż oka właściwie ograniczał się do Paint Pota, który już wam kiedyś pokazywałam, a którego tutaj nie widzę. Chyba go zapomniałam ze sobą przynieść. No trudno. Myślę, że pamiętacie, jak on wygląda. Z takim z różową poświatą. Perłowy z różową poświatą. Bardzo ładny. No i oprócz tego używałam tusz i kredkę do powiek. Na dolną powiekę, mniej więcej do 3/4 dolnej powieki, żeby to oko jeszcze otworzyć i podkreślić. I w tym celu używałam czarnej kredki, teraz, sorry, wygłupię się może, ale Curl and Contour Ultra Black z Bourjois. Wygląda tak. Jak widzicie, dosyć ją maltretuję. Jest bardzo fajna, ją bardzo tą kredkę lubię. Ona zawsze była u mnie na jednym poziomie, poziomie trwałości i tak dalej z kredką z Gosha, którą posiadam. W ogóle o wszystkich moich czarnych kredkach możecie poczytać na moim blogu. Zrobiłam kiedyś notkę na ten temat, porównując wszystkie, łącznie z cenami i tak dalej. Także tą kredkę, no i na linię wodną, moją kredkę drugą z Bourjois Café and Cream. Dwukolorową, ten brązowy też używałam na dolną powiekę, bardzo fajnie się sprawdza i ta kredka przede wszystkim, w czym ona jest lepsza od tej kredki ze Stili, to tym, że ma ładniejszy kolor, jest delikatniejsza. Ta kredka ze Stili przechodzi trochę w pomarańcz, dlatego wybrałam tą, jest według mnie lepsza na lato, no bo jestem trochę opalona i
dolną linię, jakbym miała bardziej w pomarańcz wpadającą, dziwnie by to wyglądało, jakby mi się przynajmniej linia wodna opaliła. Następna rzecz to róż do policzków. Ubóstwiam i przypuszczam, że za chwilę będzie widać dno. To jest róż paryska Bohema 219 Spice z kolekcji Retro Style. Wygląda w ten sposób. Tu jest kolor. Wygląda tak. I jest to mój ulubiony kolor i za chwilę ktoś zacznie do mnie dzwonić albo pisać SMS-a. Albo nie. Okej, okay. SMS, sorry. Ten róż ubóstwiam po prostu. Lato, jesień, zima, wiosna, wszystko nadaje się idealnie. Po prostu jak mi się skończy, chyba będę musiała skądś szukać tej kolekcji i kupować to ono. Jest po prostu rewelacyjny, świetna konsystencja, świetnie się rozciera, nie można sobie nim zrobić krzywdy. Jest kolor idealny, po prostu cudownie. Jedyne co mnie w nim wkurza to, że pachnie różami. Nie wiem, jakoś nie lubię zapachu róż. No, on jest taki różany, trochę mnie to denerwuje przy aplikacji, aczkolwiek na buzi tego nie czuć, więc co będę narzekać. Przejdźmy do rozświetlenia. Zrobiłam osobny filmik na temat tej paletki ze Sleek. Zaraz, o, ten jak to jest? A Face and Body Highlighter. Sorry, wygląda to tak. I nie wiem, ja to bardzo lubię i ja wam to polecam, aczkolwiek dużo z was mi pisało pod spodem, że jest niezadowolona z tego, nie umie tego używać, uważa to za bubel kosmetyczny. Jak wiadomo, każdy ma swój gust, także ja nie będę wam po prostu ja bym nie pociskała wam czegoś, co mi się nie sprawdza. Dlatego ja polecam, ale reszta zależy tylko i wyłącznie od was. I kuleczki rozświetlające z Grace, czyli ze sklepu Wszystko po 2,90, wyglądają tak. I powiem wam, no, są cudowne. Nie mają żadnej tandetnej drobinki w sobie. Romeczku, sorry. Naprawdę nie mają żadnej drobinki. Jest piękna poświata. Naprawdę, no, ubóstwiam te kuleczki. Używam ich na zmianę właśnie z tym... tym highlighterem ze Sleeka. Mniej więcej tak wyglądają po starciu, nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie. No dobra, nieważne. W każdym razie są świetne i wszystkim polecam zajrzenie właśnie do takiego sklepu. Oraz dobra, i to była kolorówka, to jest po prostu koniec. Aha, jeszcze czasami używałam zamiast eyelinera czarnego używam, znaczy właściwie ja staram się nie używać eyelinerów w lecie czarnych, ponieważ wydają mi się za ciężkie na takie pogody. W każdym razie używałam tego glitter eyeliner z H&M i sprawdza się świetnie, po prostu otwiera oko, takie świeże się wydaje, naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wygląda, uwielbiam ten efekt. I następna rzecz to jest, aha, jeszcze jest jedna z kolorówki, to jest pomadka ze Steely Shine Lip Color. Ma ona SPF 20, jak widzicie, jest po prostu świetna na to. Ma kolor nude. Wygląda w ten sposób, tam pewnie już widzieliście kiedyś u mnie w holu. Wygląda tak, kolor jest naprawdę, naprawdę całkowicie nude. Widzicie te słodkie kwiatuszki naokoło? I piękne są. Kolor prezentuje się tak. I idealnie stapia się z kolorem moich ust. Po prostu jest cudowny. Konsystencja utrzymuje się strasznie długo, nawilża usta. Jestem mega zadowolona z tej pomadki. No i pielęgnacja. Wiecie, ja mało pokazuję pielęgnacji, bo ja cały czas używam praktycznie tego samego. Ale żeby szło lato, trzeba zadbać troszeczkę jeszcze bardziej o... ciałko. I tutaj mam... Jezus, nie umiem się wysłowić, sorry. Balsam do ciała z Sephory. Lotion? Sorry, nie wiem jak to przeczytać. Sephory o zapachu pralinek. Wiecie co, ja to przywiozłam kiedyś z Niemiec, tam ciocia mi przywiozła, ale to jest czekolad pralin. Jest tutaj. Zapach jest nieziemski. Po prostu... najchętniej bym sobie to zaaplikowała do buzi, a nie na nogi, albo ręce, czy cokolwiek innego. No ale niestety, to jest tylko krem. Bardzo wam polecam, mają leistą konsystencję te balsamy.
Z czego są wydajne przy tym, dlatego że mają taką konsystencję, świetnie się rozprowadzają. Sorry, ale sierść mojego kota mi tutaj lata gdzieś. Świetnie się rozprowadzają i oprócz tego jeszcze coś chciałam wam powiedzieć, nie wiem co. Nie wiem, zapomniałam. Może mi się przypomni, ale w każdym razie bardzo wam to polecam. I teraz stópki. Nie cierpię mieć przysuszonych stóp, a niestety mam z tym duży problem. I mam taką ekipę wspierającą. Muszę kupić sobie pedek, ale cały czas nie mam się zebrać w sobie, żeby to kupić. W każdym razie używam maści z witaminą A, kupionej w aptece za bodajże magiczne 5 zł. Jako pierwszą warstwę. No po prostu używam warstwowo kremów, tak? Czyli maść najpierw. Następnie idzie ten krem z Oriflame do stóp, który notorycznie używam cały rok, ale na lato mi nie wystarcza tylko on. Więc ten krem. I na koniec idzie krem do nóg, do stóp. Sorry. Krem dla całej rodziny, odżywczy krem do stóp z Tisaro. A Tisaro, może wiecie, to jest pod firma Paese. Dostałam to kiedyś właśnie gratis w stoisku Paese. I to tyle. To jest chyba cała moja makijażowo-pielęgnacyjna część ulubieńców z czerwca. Resztę wiadomo, używałam innych różnych rzeczy, ale to sporadycznie, to były rzeczy, które używałam najczęściej. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał i trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!